Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Ryoko. Wróciłem z pracy dzisiaj ze strasznym bólem głowy, więc postaram się nagrać to troszkę szybciej. O, coś mi lekko laguje. Ale dam radę. Dobra, ciśniemy z tym. Trochę takich niespodzianek będzie. Wow, 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 wow. Nie spodziewałem się tamtego. Kurde. Zdążę. Powinienem. Dobra, jeszcze chwilkę i tam będę. Gdzie to jest? Nie, tu mam iść? Dobra, zaraz to ogarniemy. Aha, mam iść na dół, dobra. Mamy iść tutaj. To nam się chowa. Tu mamy te dźwignie poprzekręcać, ale teraz jak? Jak to było? Chyba najpierw tom tutaj. Dobra, i ciśniemy, ciśniemy. Jednak nie tak. Muszę coś innego wykombinować. To musi cofnąć. To tu chyba zostanie. Dobra, jakby to teraz ogarnąć na szybko. Najpierw włączamy chyba ten. Kurde. Ten i tamten. Chyba jakoś tak to było. Tak. No a teraz wracaj z powrotem, wracaj już. Dobra, jedne drzwi się otworzyły. Teraz kolejne. Lecimy sobie pod górkę. Kurde, nie wiem, co tak laguje. Ale ścina mnie trochę i to mnie powoli już zaczyna drażnić. Aha, dobra, przeszliśmy do tego miejsca. Tu też będą dźwignie. Dobra, jedna jest tu.
Dobra, ale musimy zdążyć. No, wciskaj się. Aha, dobra. Musimy zrobić to tak, w taki sposób. Ale no, nie mogę. Kurde, co jest? Tu jest ten guzik, który uruchamia to. Chyba to będzie na czas, że trzeba jedno wcisnąć, później dopiero drugie. A, tu jest jeszcze jakiś. Są dwa w sumie. No i mamy. Pięknie. Kurde, o tamtym drugim zapomniałem. Ale mamy już drugą bramę otwartą. Jeszcze tylko dwie, jak się nie mylę. Kurde, wróciłem tu. Kurde, zlepsza labirynt. Dobra, wracamy. Teraz pójdziemy sobie tutaj na prawo. O, tutaj tu już jest inna bajka. Podnosimy poziom wody. Gdzie była teraz ta druga? Jedna była tu w rogu. Jedna jest tutaj, tylko te schodki, kurde. Gdzie one były? Nie umiem sobie przypomnieć. To był gdzieś pod wodą. Tylko teraz gdzie? Tutaj na pewno tego nie będzie. Kurde, naprawdę nie umiem sobie przypomnieć, gdzie to było. Poprawię sobie tylko fotel. I już zabieramy się do szukania. Stąd przyszliśmy. To powinno być gdzieś, kurde, tam. Aha, to prowadzi do schodów. Teraz podnosimy poziom wody. Nie wiem, co mnie zabija, ale chyba ta woda.
Dobra. Kolejne drzwi mamy otwarte. Teraz musimy się z tymi ruchomymi ścianami zmierzyć. Co robiłem na samym początku. Ale ta woda jest chyba zabójcza. Więc dobra, uciekamy stąd. I kompletnie, no... Przepraszam za te ścinki. Nie wiem jak one się po prostu pojawiają. Mamy gdzieś przejść. Teraz tylko nie pamiętam gdzie. Aha, tutaj. A ja tu byłem w sumie. No kurde. Ale teraz sobie pomożemy. Pomożemy sobie w ten oto sposób, że... Wypchnie nas zaraz. Kurde. Odepchało mnie na bok. Tutaj nic raczej nie będzie, mamy kolejną tablicę. Miłość Ramzesa i Nefertiti. Dobra, mniejsza z tym. Ale bierzemy. I wracamy ją odłożyć w odpowiednie miejsce. Teraz wychodzimy z powrotem na dwór. Tam już pewnie będzie czaiła się horda. Wow, 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 wow. A myślałem, że już nie będę do żadnego potworka strzelał. A jednak widzicie, zostałem tylko zmuszony. Nie było innego wyjścia. Jednak krew musi się rozlać. Dobra, tam mam jeszcze tego babsztyla. Babsztyl... Nie. Serio? One nie są fajne. Ale mam loa. Powoli nie dogania. Nie gońcie mnie. Ja wam nic nie zrobiłem. Koniec gry. Niestety. Kurde. A szkoda. A było blisko. Było blisko, gdyby nie te kości trupy. Najpierw muszę się chyba rozprawić z nimi. A później na końcu właśnie z tym...
kamiennym potworem. Robię to w ten sposób. Sam siebie wysadziłem, ale no kurde, no. Było blisko, było blisko. Dobra, nie mam już naboi do snajperki. Jakoś muszę sobie z nimi poradzić. A dzisiaj nie mam dobrego dnia nagranie. Ale muszę jakoś dać radę i... Kurde, no naprawdę... Nie mam pomysłu na to, żeby to przejść. Ach, dostał mnie. Kurde, znowu sam siebie wysadziłem, nie. To jest porażka jakaś. Muszę wrócić do świątyni. To chyba jedyne wyjście. Huhu. Trochę ich jest. Dobra, teraz się mogę na spokojnie nie z nimi rozprawić, bo utknął, tak. No super, normalnie... To co ja robię dziś, to jest, no, porażka. Musicie mi niestety wybaczyć. Inaczej tego nie załatwię. Kurde no.
Nie wiem, czy padł, czy nie padł. Dobra, padł. Ostatni. Tak blisko, no. Ach, co jest ze mną dzisiaj? Nie daję rady przy tak prostej misji. To jest tylko parę potworków. Ach. To jest aż niemożliwe. Tak blisko, no. Kurde, za blisko jest. Dobra, mam nadzieję, że teraz nic nie będzie takiego. Przygotuję może rękawice. I idziemy odnieść figurkę i to już będzie po misji. Z tego co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, to tak powinno być. Kurde. O, tu. No i mamy taką cutscenkę, ale zauważcie na cień sama, jak on się dziwnie zachowuje. Okay, Sam. Once you're in the time lock control room, look for switches that you think might activate the time lock. We've got to get this switch. I okaże się, że znowu to nie będzie tutaj. No, 5 kilometrów stąd, no fajnie. Ale to w następny poniedziałek. No i w ten sposób przeszedłem misję, no niestety. W dwóch partach. Ponieważ coś się dzieje z moim dyskiem, ale postaram się jak najszybciej to załatwić, żeby nie było takich kłopotów. Lagi w sumie nie wiem dlaczego się pojawiałem, skoro mam 180 fpsów grając w Serious Sama. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że w każdej chwili to naprawię. A teraz żegnam się z wami do następnego poniedziałku. Dziękuję za to, że mnie oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie. Subskrybujcie mój kanał. A jak chcecie być na bieżąco, klikajcie w ten dzwoneczek w prawym górnym rogu ekranu na kanale YouTube, na moim profilu. No i z mojej strony to tyle. Żegnam się z wami, miłego dnia wam życzę. Cześć!